Moim i Państwa porannym gościem jest Pani Elżbieta Oficjalska, kustosz Muzeum Wsi Opolskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami Wielkanoc, tradycje mają dla nas ogromne znaczenie i staramy się je podtrzymywać, ale jednak część obrzędów już gdzieś tam wygasła. A z czego to wynika? Czy to chodzi o naszą wygodę, że tak wybiórczo sobie wybieramy, co chcemy podtrzymywać? No chyba to wiele osób zdziwi, ale zawsze tak było. Sądzimy, że kiedyś te obrzędy trwały i po prostu pokolenia mijały i nic się nie zmieniało. Jest to poniekąd prawda, dlatego że się zmieniało bardzo powoli, nie w takim tempie, jakim to obserwujemy dzisiaj. Jednakże zawsze, że tak powiem, użytkownicy tych obrzędów musieli je widzieć potrzebę ich obchodzenia różnych świąt właśnie i sprawowania różnych obrzędów. Dlatego jeżeli ginęła taka właśnie świadomość, czemu to służy, po co to jest, to po prostu to ulegało zmianie albo po prostu zanikowi. A czy dzisiaj to też może wynikać z tego, że mamy coraz mniej czasu, więc ograniczamy się do takiego minimum? To też, ale w tej chwili ta transcendencja, która była obecna właśnie w świętach, w tych okresach świątecznych i w okresie Wielkanocy również, zanika. Nie znaczy to, że w ogóle nie potrzebujemy takich duchowych sytuacji w swoim życiu, ale obserwujemy takie poszukiwania w zupełnie innych rejonach takich właśnie szukamy w kulturze dalekowschodniej, w jakichś takich właśnie sposobach mniejszych grup, które na własną rękę poszukują właśnie jakiegoś duchowego świata. Natomiast ta część zostaje coraz częściej, nie można też generalizować, ale jednak można tak stwierdzić, ograniczona ta forma do takiej dekoracji. O ile kiedyś na przykład jajko miało znaczenie nie tylko dekoracyjne, bo oczywiście po to je zdobiono, żeby ono pięknie wyglądało, ale jeszcze ono niosło ze sobą jakąś treść, więc w tej chwili jest to tylko ozdoba, którą sobie kładziemy na stół i która nam pięknie przyozdabia właśnie ten świąteczny stół. Podobnie jest z palmami wielkanocnymi, kupujemy je w supermarketach, ale nie niesiemy do poświęcenia, bo to nie to miejsce, skąd my przynosimy tą palmę, niech będzie z supermarketu, ale ona niepoświęcona, nie miała kiedyś żadnej wartości, a w tej chwili ma właśnie taką dekoracyjną. Dziś Wielki Czwartek. Jak te tradycje właśnie wielkoczwartkowe zmieniały się? Jak wyglądało to kiedyś, jak wygląda dziś? No w zasadzie dziś, w dzisiejszych czasach nie obserwujemy tych takich właśnie tradycji związanych z wielkim obchodzeniem Wielkiego Czwartku, dlatego że ten dzień był poświęcony obmywaniu nóg. To jednym z takich ważniejszych właśnie wybijającym się na pierwszy plan obrzędem sprawowanym w tym dniu właśnie było rytualne obmywanie nóg. Odbyło się to w kościołach, gdzie księża obmywają nogi wybranym starcom. No to taki właśnie reprezentującym jakby doświadczenie i mądrość życiową. Kiedyś to było również w domach stosowano, czyli dzieci, młodzież obmywała nogi właśnie swoim dziadkom i to był taki dowód szacunku, dowód czci, jaką się im oddaje i jednocześnie takiego wskazanie, że to są osoby, które mają mądrość życiową, niosą właśnie ze sobą doświadczenie, któremu należy właśnie się tak jakoś oddać no, szacunek i cześć, bo kiedyś ta wiedza nie była wynoszona no, w tych społecznościach wiejskich, nie była wynoszona ze szkół, tylko właśnie wynikała z doświadczenia, z tego, co przekazywali starsi młodszym. Dlatego starość była doceniana, bo właśnie miała to doświadczenie, mogła przekazać coś młodszym, czego oni nie musieli się uczyć na własnych błędach. Przed nami jeszcze oczywiście Wielki Piątek i Wielka Sobota, a potem Wielkanoc. Natomiast wydaje mi się, że takimi właśnie elementami najbardziej charakterystycznymi dla tej Wielkiej Nocy, no to jest właśnie święcenie jaj, które, tak jak już Pani wspomniała, są bogato, czy były bogato zdobione, a potem poniedziałek Wielkanocy, czyli wielkie lanie wody. I to też się zmieniało, bo dzisiaj oczywiście malujemy, barwimy jaja, chcemy, żeby wyglądały jak najpiękniej, ale już dzisiaj nie wymieniamy się tymi jajami, nie wręczamy ich i tak samo nie polewamy się wodą ze względu na status. Tak, polewanie się wodą miało znaczenie takie symboliczne, miało pobudzić przyrodę do tego, żeby się obudziła i żeby zaczęło wszystko wkoło rosnąć. Polewano młode dziewczęta, to znaczy kobiety, dziewczęta właśnie w tym stanie
za mąż pójścia, to znaczy, które mogły wyjść już za mąż, czyli były dorosłe, ale jeszcze właśnie niezamężne. Dlatego, że one właśnie były w tym wieku, kiedy mogły rodzić dzieci i to po prostu przenoszono na przyrodę, że jak się poleje taką dziewczynę, no to ona będzie rodzić i tak samo przyroda będzie rodzić. Nie było więc sensu polewania innych osób, młodzieży męskiej, a tym bardziej starszych, no bo o ten szacunek, o którym mówiłam, to właściwie jest tutaj zupełnie niezachowany, jeśli się polewa starszą osobę wodą i no zostawia się taką zmoczoną. Natomiast dla młodzieży to było właśnie okres, czas nie tylko właśnie takiego obrzędowego, ale jednocześnie charakteru, ale jednocześnie takiego zabawowego, dlatego że młodzież męska i żeńska nareszcie mogli się po prostu bez takiego pilnowania, zwłaszcza dziewczęta, pilnowania swojego właśnie dobrego imienia, zabawić się na całego, po prostu polewać się, gonić się i moczyć się wręcz w stawach, bo tak dziewczęta też czasami traktowano. I tutaj właśnie pojawia się znowu właśnie jajko, które dziewczyna wręczała w podzieńce za to, że została oblana. To było dla niej takie wyróżnienie, że właśnie jest doceniona, że jej wartość na rynku matrymonialnym jest właśnie w ten sposób okazana jako bardzo taka wyraźna, że jest osobą pożądaną jako właśnie przyszła żona. Więc tych jajek czasami było dużo, bo dużo chłopców oblewało i właśnie dawano te jajka. Czasami przywiązywano też wagę do koloru tych jajek, przywiązywano też wagę do tego, żeby dać jajko z odpowiednim napisem, wierszykiem takim właśnie dla chłopaka, który miał go zachęcić albo zniechęcić do tych zalotów, więc tutaj też były takie formy dodatkowe właśnie takiego życia towarzyskiego włączone, oprócz tej właśnie takiej warstwy tej obrzędowej. No właśnie, a jak z tymi kolorami jest? Dla kogo czarne jajko, a dla kogo w innej barwie? Trzeba powiedzieć, że ta symbolika kolorów nie była wbrew pozorom tak dokładnie do bardzo znana i czasami te kolory się różnią, bo na przykład żółty oznacza zazdrość, na przykład w przypadku jajka bardzo dobrze oznacza zazdrość, ale w innych przypadkach może zupełnie coś innego oznaczać, nadzieję na przykład. Ale tutaj w przypadku jajek to najczęściej właśnie było, że czerwone to jest ta gorąca miłość, zielone było takim właśnie nadzieją dziewczyny na to, że ten chłopak jakoś swoje afekty ku niej zwróci. Żółte właśnie, jak wspomniałam, to była zazdrość, no a czarne to już je dawało właściwie tak swojemu już narzeczonemu, czy prawie narzeczonemu i też dawano różnym osobom, które miały jakąś taką wysoką pozycję w tej społeczności wiejskiej. To był ksiądz, to był nauczyciel, jakiś zamożny człowiek żyjący w tej społeczności. Czarne jajko w tej chwili, to znaczy czarny kolor w ogóle kojarzy nam się z czymś przykrym, z żałobą, z takim przygnębieniem. Natomiast tutaj wynikało to z tego, że barwnik, jakiego używano do tego, żeby uzyskać ten no, intensywny bardzo czarny kolor, co nie zawsze na jajkach było łatwe uzyskanie intensywności jakiego bądź koloru. Więc ten intensywny czarny kolor był uzyskiwany dzięki użyciu tak zwanej bryzuli. To była kora drzewa brazylijskiego, czyli zza oceanu sprowadzany barwnik, a co za tym idzie drogi. Więc jak używało się właśnie takiego drogiego barwnika do tego, żeby zafarbować to jajko, a później go ozdobić, to wyrażało się szacunek tej osobie, że nie daje jej się byle czego, tylko przyłożyło się dużo starań do tego, żeby ona otrzymała właśnie taki prezent. To dzisiaj to barwienie jest zdecydowanie prostsze, bo idziemy do sklepu i kupujemy gotowe barwniki, choć na pewno jest też grupa osób, która wybiera takie bardziej naturalne metody, czyli na przykład używanie, wiem, ziół, jakichś roślin, które także nadają barwę. Natomiast jak wyobraża sobie Pani Wielkanoc za, nie wiem, 20, 30, 50 lat? Ile z tych tradycji, które dzisiaj mamy, pozostanie? A tego najstarsi we wsi nie wiedzą. Natomiast ja sądzę, że mimo wszystko Wielkanoc przetrwa i w ogóle wszystkie wiele świąt. To się oczywiście będzie zmieniać, ale po prostu wydaje się i to potwierdzają obserwacje czynione od wielu, wielu lat i o to, o czym rozmawiamy właśnie, że jest taka potrzeba właśnie świętowania i odnoszenia się do tego, co było dawniej, szukania takiej kotwicy. Ta kotwica się zmienia, bo tak jak właśnie rozmawiałyśmy, zmieniały się te zwyczaje, zmienia się stosunek do nich, ale ciągle coś jest, co nas trzyma właśnie i daje nam tożsamość.
daje nam wiedzę o tym, skąd jesteśmy, po co jesteśmy i dokąd zmierzamy. I sądzę, że no, to są takie właśnie czynniki, które będą nas trzymać przy różnego rodzaju świętach. A jak one będą się objawiać, jak będą wyglądać, to rzeczywiście jest wielka tajemnica, w którą stronę pójdzie właśnie, co dla nas będzie, dla przyszłych pokoleń będzie ważne z tego, co my w tej chwili uważamy właśnie za istotne, a co zmieni się po prostu albo i zaniknie. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim Państwa gościem była Pani Elżbieta Oficjalska, kustosz Muzeum Wsi Opolskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.